Czyli tym razem przegramy? Gol! Mole zdobywają pierwszy punkt. Pokonali specjalną zdolność sama. Niemożliwe, że tak łatwo. Czy damy radę wygrać? Nie martw się sam. Dogonimy ich. Damy z siebie wszystko, prawda, Jean-Pierre? Jasne. On nic nie wie. Niech ktoś go wtajemniczy. Ostatnie podanie, ostatnia nadzieja. Raymond, zaczynają. Mole mają jeden punkt przewagi. Czy Raymond ich dogonią? Zaczynajmy. Arion, wygracie. Dajcie im popalić. Jeszcze tylko dwa punkty. Raymond zaczęli i od razu stracili piłkę. Nadchodzi. Arion Sherwind wybiegł, ale nie miał szans z Edisonem. To ma być zawodnik pierwszego składu? Mozart. Dośrodkowanie. Nic z tego. Jean-Pierre interweniuje. Świetna robota. Co ty kombinujesz? To my będziemy górą. Jean-Pierre? Kapitanie. Dirigo? Czy Raymond przejdą do kontrataku? Tak. Dawaj, Einstein. Ricardo. Rzut okiem. Ricardo traci piłkę. Sokrates, specjalna zdolność razy dwa. Michelangelo. Obrona Moli wciąż jest silna. To na nic. Spychają nas. Wang Chang, Mozart. Raymond są ogrywani. Optymalna trajektoria. Płomienny chwyt. Sam da radę. Tym razem obroni. Gol! Mole prowadzą 2-0. Mozart. Drugi gol. Nie wierzę. Sam powinien był obronić taki strzał bez problemu. Mija Subaru Honda. Złe podanie Keby. Coś jest nie tak z Samem. Subaru, Gabi i Ade. Raymond tak nie grają. Czyżby...
Wreszcie zrozumiał. Franklin! Piłka wylatuje za daleko. Pierwsza połowa kończy się wynikiem 2-0 dla Moli. Dobra robota. Oby tak dalej. Bierzcie napoje. Nawodnijcie się. Dlaczego tak gracie? Sam, Subaru, co z wami? Juan, Doug, Gabriel, stać was na więcej. Michael, Eugene, Ade. Kapitanie, dlaczego się nie starasz? Arion, o co ci chodzi? Gdybyście grali na serio, z łatwością pokonalibyście obronę Moli i strzelili gola. Co was hamuje? Chcecie przegrać? Dziś możemy. Jeszcze ci nie mówiłyśmy, ale wynik tego meczu jest już przesądzony. Raymond mają przegrać 3-0. Jak to przesądzony? Co? Wiecie, czym jest piąty sektor? Tak. Zarządza piłką w całym kraju. Nie tylko zarządza. Decyduje też o wynikach. Powiadamia szkoły, czy mają przegrać, czy wygrać. Jak to? Dlaczego? By strzec porządku. Porządku? Wartość szkoły zależy od tego, jak dobra jest w piłkę. Jeśli jest słaba, nikt nie weźmie jej pod uwagę. Piąty sektor wysyła szkołom wyniki, by wyrównać szanse. Wyrównać? Jeśli jesteś posłuszny, w końcu dostaniesz wygrany mecz. Czyli wszystko jest ustawione. Tak. Dlatego tylko nieliczni związani z piłką o tym wiedzą. Tak teraz wygląda świat futbolu. Z góry ustalone wyniki są przeciwieństwem tego, czym jest futbol. Co ty wiesz? Masz świadomość, jak sam się czuje, gdy musi puszczać te wszystkie piłki? Nie wiesz, jakie to uczucie. Gdybyśmy mogli, dalibyśmy z siebie wszystko, grając w piłkę, którą kochamy. Ale jeśli przeciwstawimy się piątemu sektorowi, już nigdy nie zagramy. Czekaj. Nie wiedziałem, że tak teraz wygląda futbol. Arion? Z góry ustalone wyniki są przeciwieństwem tego, czym jest futbol. Dlaczego trener pozwolił mu dołączyć do drużyny? Arion, już czas. Wkrótce rozpocznie się druga połowa. Mole wygrywają 2-0. Gimnazjum Raymond przegra, czy na drogi straty? Nic mu nie będzie? Mole zaczęły drugą połowę. Muszę mu kibicować. Dawaj, Arion. Dawaj. Dlaczego tak stoi? Zrozumiał, gdzie jego miejsce. Nie podoba się? Możesz odejść.
Arion. Mecz będzie wyrównany, póki nie dam sygnału. Mitchell? Mole atakują. Raimon się bronią. To naprawdę ostre starcie. Czyżby Raimon wzięli się w garść? Toczy się wyrównana walka. Arion. Czy Sherwind go zatrzyma? Arion. Z drogi. Arion. Edison minął Sherwinda. Trenerze, może zdejmiemy Ariona z boiska? Niech gra dalej. Dlaczego? Już czas. Edison, podaj do Mozarta. Nadchodzi. Optymalna trajektoria. Ostatni gol. Ognisty chwyt. Gol! Mole zdobywają kolejny punkt, wyprzedzając Raimon o 3 punkty. W porządku? Tak być nie może. Nie może. Arion, wracaj na pozycję. Tak jest. Jest 3-0. Czy Raimon się odkują? Raimon tracą piłkę. Mole wciąż nie dopuszczają ich do swojej połowy. Czy Raimon czeka dziś przegrana? Nie może tak być. To nie jest futbol. To znęcanie się nad futbolem. Sherwind odbiera piłkę. Co? Kapitanie. Podaje do Dirigo, ale piłka leci za daleko. Co on robi? Teraz mi się uda. Sherwind znów chce odebrać piłkę. Nie wierzę. Chyba nie zna zasad. Nic z tego, słabe uszu. Mozart. Zablokował podanie. Kapitanie. Za krótka piłka. Nie poddam się. Przestań. Wynik tego meczu jest już ustawiony. Mamy przegrać. Nie akceptuję tego. Nie przegramy w ten sposób. Co za poświęcenie. Sherwind znów podaje do Dirigo. Kapitanie. 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 Przestań. Kapitanie, kapitanie. 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 To na nic. Co za gość. Arion. Kapitanie! Nie bądź taki cwany. Franklin! Jean-Pierre! Arion! Kapitanie! Thank you.
salto z przytupem. Gol! Rajmon w końcu zdobywają bramkę. Tak. Koniec meczu. Wygrywa Akademia Moli Książkowych z wynikiem 3-1. Myślałem, że miało być do zera. Niedobrze. Ricardo, czemu przyjąłeś jego piłkę? Kazała mi to zrobić. Kazała? Jego piłka powiedziała mi, że mam zmierzyć się z futbolem. Dlaczego strzeliłeś? Udało nam się. Arion, jesteś najlepszy. Wiedziałam. W końcu mam do tego nosa. Co was tak śmieszy? Arion Sherwind. Trzy do jednego? Miało być 3-0. To wbrew zasadom. Nie wiem, jak to się stało. Przyprowadź tu Persiego. Już. Fatalnie. Jak ja to wyjaśnię piątemu sektorowi? Choć jest to niezła okazja, by wywalić Trevisa. Arion, w porządku? Jasne. Martwię się. Co powie piąty sektor? Damy radę. Jak to? Racja. Damy radę. Tak. Damy radę. Właśnie. Czekajcie. Dlaczego tak zaryzykowałem? Sam? Tak. Trener Trevis? Wziął na siebie zignorowanie ustalonego wyniku. Dlaczego trener musi odejść? Trenerze! Przepraszam. To przez to, że strzeliłem. Nie. Po prostu na tym moja rola się kończy. Poza tym, gdy strzeliłeś, na pewno coś poczułaś. Poczułem? Kapitanie. Nie zapomnij tego uczucia. Trenerze. Wreszcie. Tu Will Glass. Rozpocznij operację. Czekałem na to. Jedziemy. Zabawa dopiero się zaczyna. Wyrzucenie trenera Trevisa zniechęca drużynę, ale nowym trenerem zostaje legendarny Mark Evans. Następny odcinek. Trener Evans.